Dzień dobry moi drodzy, witam was bardzo serdecznie. Tematem dzisiejszego materiału, powiedzmy, będzie cukierkowa Ewangelia kontra doświadczenie chodzenia z Panem czy w Panu, powiedzmy tak, w tym kontekście. Czym jest cukierkowa Ewangelia? No, cukierkowa Ewangelia jest na przykład tym, że wystarczy, że wyznasz Jezusa Chrystusa jako Pana swoimi ustami, uwierzysz w swoim sercu, że Bóg go zmartwychwzbudził z martwych i na tym koniec jesteś zbawiony. Twoje życie jest od tej pory pełne błogosławieństw, tylko błogosławieństw. Wszystko ci się powiedzie, twoje dzieci cudownie wyzdrowieją, ty sam czy sama cudownie wyzdrowiejesz. Będziesz miał dostateczną ilość pieniędzy. Wszystko ci się będzie powodzić, całe życie twoje będzie błogosławieństwem bez względu na to, jak ty się będziesz zachowywał. Wystarczy, że ową formułkę wypowiesz na ten koniec. Czy spotkałeś się już z takimi cukierkowymi Ewangeliami? Czy tak rzeczywiście wygląda Ewangelia? I tak i nie, prawda? I tak i nie. Bo tak jak już wcześniej powiedziałem w jakimś innym moim materiale czy materiałach, wyznanie Jezusa Chrystusa ustami oraz uwierzenie sercem nie jest jakimś zaklęciem, tak? Nie jest formułką, przez wypowiedzenie którą ty automatycznie zostajesz zbawiony, zapieczętowany i koniec. Bo podam teraz może takie przykłady skrajne, ale powiedzmy, no kiedyś byśmy mówili o nierządnicy, tak? Ale powiedzmy dzisiaj jakaś gwiazdorka porno wyznaje Jezusa Chrystusa nawet oficjalnie jako swojego Pana i mówi, że wierzy w Niego i tak dalej, a żyje po prostu jako osoba, która produkuje filmy dla dorosłych. Przepraszam za taki skrajny przykład. Nie odnoszę się tutaj do nikogo, daję po prostu pewną skrajną sytuację, która pobudza do myślenia, czy taka osoba jest zbawiona. No absolutnie nie, dlatego że my wiemy bardzo dobrze, że nie możemy z Biblii wyrywać kontekst, nie możemy wyrywać jednego urywka, tak jak właśnie tego, że zbawienie jest tylko przez wypowiedzenie Jezusa jako Pana, uwierzenie, że Bóg go zmartwychwzbudził i na tym koniec, czyli nie trzeba żyć po chrześcijańsku, można grzeszyć, jak za przykładem tej kobiety przed chwilą podanej, i tak będziemy zbawieni, a więc piękna sprawa, wypowiadamy zaklęcie, magiczne zaklęcie, teraz hulaj dusza, jak się to mówi, piekła nie ma, możemy robić co chcemy. Nie taka jest Ewangelia, nie taka jest prawda biblijna, prawda? Bardzo wyraźnie Paweł to i inni apostołowie uwypuklają. Ostatnio też wspomniałem o tym dobitnym przykładzie w słowach apostoła Pawła, że zakosztowaliśmy łaski, a rozmyślnie grzeszymy, trwamy w grzechu. To dla nas już nie ma ofiary za grzechy, tylko jakieś oczekiwanie kary, sądu, ognia. Bardzo wyraźnie ostatnio o tym mówiłem. A więc nie możemy wyrywkowo wyrywać słowa, cytować, iść z taką Ewangelią do ludzi, no i mówić, że to wystarczy. Jesteś zbawiony po prostu. Tyle, nie, ta osoba nie musi iść do zboru, nie musi iść być nauczana. Teraz jesteśmy przekonani, że Duch Święty będzie nią kierował. Kiedy Duch Święty kieruje, kiedy się Duch Święty działa, czy po wypowiedzeniu takich słów, których praktycznie nie rozumiemy, bo chcemy tylko ocalić skórę? Na pewno nie. Życie chrześcijanina i tutaj właśnie, dlaczego ta cukierkowa Ewangelia kontra doświadczenie chodzenia w Panu czy z Panem. Bo jeżeli się nawrócisz, jesteś krótko nawrócony, no to rzeczywiście, jeżeli masz zrozumienie, czym jest oddanie się Chrystusowi, że wyznanie Go Panem jest to uczynienie Go Panem swojego życia, a więc zawracasz całkowicie swoje drogi, wszystkiego, co kształtowało twoje życie, co było przedmiotem twoich dążeń, celem życia,
to wszystko obracasz na Jezusa Chrystusa i jest to po prostu porzucenie swojego życia. Nie znaczy, że ty już nie masz pracować, nie masz już mieć jakichś zainteresowań, absolutnie nie, nie o to chodzi, ale twoim teraz celem jest Jezus Chrystus, jest podążanie. To jest tak jak, znowu głupi przykład, ale jakaś kariera, tak? Żeby na przykład osiągnąć jakieś tam stanowisko, ty musisz zabiegać o nie, być regularnie w pracy, no, w zależności od firmy robić takie a takie rzeczy, być ileś lat tam, by osiągnąć tą pozycję. Wiem, że jest to głupi przykład, bo nie za uczynki jesteśmy zbawieni, czy jakkolwiek, ale właśnie oddanie Jezusowi Chrystusowi jest właśnie tym samym. Bardzo często zauważam, że ludzie nie rozumieją w ogóle struktury tych słów i właśnie tej wypowiedzi, że kto wyzna Jezusa Panem, uwierzy w swoim sercu, że Bóg go zmartwychwzbudził, będzie zbawiony, że nie jest to właśnie żadna tam jakaś formułka, która pozwala ci żyć jak chcesz. Wypowiedziałeś to i teraz będziesz żył wiecznie, bez względu kim jesteś, jak żyjesz. Nasze oddanie jako Panu jest właśnie oddaniem na służbę, jako sługa i Pan. To jest wyznanie Jezusa swoim Panem, a nie magiczna jakaś tam formułka. No i teraz, jeżeli się nawróciłeś i to szczerze, właśnie w tym kontekście, o którym mówię, rzeczywiście może twoje życie się zmieniać od razu na lepsze. Może byłeś spętany pornografią, alkoholizmem, różnymi rzeczami, które nie byłeś w stanie porzucić. A oddając się Bogu, jest to z ciebie ściągnięte, tak? Nie byłeś w stanie pomimo najszczerszych wysiłków po prostu tego dokonać. Ale dokonał to Jezus Chrystus w tobie, chrzcząc cię w Duchu Świętym. A więc z mocy Bożej byłeś w stanie z tego wyjść. Tylko, no właśnie, czym dłużej jesteś z Panem, tym życie biegnie swoim torem, prawda? Bodajże w Księdze Przypowieści czy Kaznodziei, już nie kojarzę, jest napisane, że wszystko jest dziełem przypadku, czasu i przypadku. A więc nawet przysłowie polskie, czy tam jakieś świeckie, mówi, że może się znaleźć w złym miejscu, w złym czasie, tak? A więc możesz roztargnięty wybiec na ulicę, może potrącić cię samochód, może zostać kaleką do końca życia, może twoje dziecko wypaść na ulicę i samochód pozbawi je życia, oby nie, ale mówimy o życiu. Ty możesz być w jakiejś śmiertelnej chorobie, rak, bo twoje dziecko. Możesz mieć bardzo poważne problemy materialne, z których nie jesteś w stanie wyjść i prosisz Boga, ale to się kumuluje, to wzrasta i po prostu nie ma z tego wyjścia. Czy jesteś świadom i może sam albo sama doświadczasz albo doświadczyłaś takich okoliczności w swoim życiu? Na przykład apostoł Paweł prosił, jak sam powiedział, trzykrotnie Pana Jezusa o to, by zabrał mu jego cierń w ciele. Jeżeli robi to trzykrotnie, to oznacza to nie jeden tam w jednej sytuacji raz za razem, tak? Czyli modlił się, prosił Jezusa, by mu to zabrał i trzykrotnie w tej jednej modlitwie powiedział, by zabrał ten cierń. Nie. Robi to w trzech różnych sytuacjach, tak? A więc pierwszy raz i gdy to się nie stało, rzeczywiście próbował z tym żyć, walczyć i doszło do znowu skrajnej sytuacji, kiedy znowu o to poprosił, tak? I tak trzy razy. No i mamy tam opis, że Jezus powiedział mu, że wystarczy ci moja łaska, tak? A więc nie usunął mu tego ciernia z ciała, takiemu człowiekowi, jakim był apostoł Paweł. Jego całe życie było nastawione na głoszenie, na oznajmianie Jezusa Chrystusa. On był wybrany bezpośrednio przez Jezusa Chrystusa. Zobaczył Jezusa Chrystusa, a więc objawił mu się Chrystus jako trzynastemu apostołowi, tak? Wybrał go jako apostoła dla narodów bezpośrednio już po swojej śmierci. A więc ogromne, potężne rzeczy, ogromną, potężną mocą Duch Święty obdarzył Pawła. Czytamy, że nawet chustki, które były Pawłowe, były nakładane na ludzi, one
uzdrawiały daną osobę, ale Paweł, czytamy, że jak sam dla siebie prosił o zdjęcie tego ciernia z ciała, to trzykrotnie, a więc w trzech różnych sytuacjach, Chrystus mu odpowiedział, że starczy ci moja łaska, a parafrazując teraz słowa, moja siła objawia się w słabości, tak? To są też bardzo ciekawe słowa, bo one wskazują na to, że my głosimy Chrystusa, a to, że to jest przedmiotem naszego życia, jeżeli jest, to rzeczywiście jest największym dowodem działania Ducha Świętego w naszym wnętrzu, a większym dowodem tego, że rzeczywiście przyszliśmy z naszymi grzechami, pokutowaliśmy, porzuciliśmy i został na nas wylany Duch Święty, zostaliśmy ochrzczeni, zanurzeni w Duchu Świętym i objawem tego jest to, że żyjemy dla Chrystusa, że wszystko, co czynimy, jest dla Niego. Mamy tą świadomość. Ale tak jak apostoł Paweł, tak w tym temacie mówimy, życie jest życiem, żyjemy w ciele cielesnym. Jeżeli rzeczywiście nawet nam nic tam nie doskwiera, to może, tak jak mówię, stać się coś bliskiemu członkowi rodziny, nawet śmierć dziecka, czy jakkolwiek. No i tutaj cukierkowość, to jest cały ten temat i cała historia, którą chciałem nawiązać. Jeżeli wszystko, co motywatorem naszego przyjścia do Chrystusa była cukierkowość, piękne życie, ściągnięcie wszelkich problemów, i teraz rzeczywiście tak na początku jest pięknie, ale jeżeli ta cukierkowość została nam wszczepiona i przez nią zostaliśmy pociągnięci, przez cuda, przez inne rzeczy, ludzie jeżdżą po różnych konferencjach, by tylko zobaczyć jakieś cudowne uzdrowienia, inne rzeczy, zamiast spożytkować ten czas na studiowanie słowa, modlitwy za braci, głoszenie o Jezusie Chrystusie ludziom, którzy przecież są nienawróceni, niezbawieni, którzy idą na wieczne potępienie, bo taka jest prawda. Ludzie, którym głoszono cukierkowość, szukają cały czas tej cukierkowości w swoim życiu, uciekają od wszelkich. I właśnie, jeżeli dzieje się coś złego w ich życiu, rzeczy, które wymieniłem, albo jakiekolwiek inne, nie są w stanie tego pojąć, nie są w stanie tego nosić, gdyż przedstawiono im złą Ewangelię, a więc nagrodę za przyjście do Chrystusa, natychmiastową, dozgonną nagrodę, bo przecież Chrystus wszystkiego dokonał, wszystko poniósł na krzyż. Jeżeli by tak było, to dlaczego chorujemy, dlaczego się starzejemy, dlaczego umieramy? Jest to nieprawdą. To, co mamy, jest zalążek ducha, jest pieczęć Ducha Świętego, przez to jesteśmy zbawieni. Ale my żyjemy na tym świecie, w tym ciele. Przykład apostoła Pawła bardzo wyraźnie na to wskazuje, że Jezus Chrystus, jeżeli tak jest, jeżeli twoje życie jest bardzo dobre, obfite w błogosławieństwa, nic złego się nie dzieje przez wiele lat, no to chwała Panu. Ja nie mówię, że tak nie może być. Bardzo byłbym szczęśliwy, jeżeli twoje życie rzeczywiście by tak wyglądało. Jednakże widzimy nawet po przykładzie nie tylko Pawła, ale przykład tutaj Jezusa Chrystusa. On mówił o sobie, że teraz wyobraźmy sobie Syna Bożego, tak? Bóg w ciele. Czemu się poświęcał Jezus Chrystus tutaj, będąc na ziemi? Czyż nie tylko i wyłącznie służbie dla swojego Ojca? Czyż nie był mu w 100% podporządkowany? Czyż wszelkie cuda, które dokonywał, były tylko i wyłącznie dla innych? Na świadectwo dla Izraela? Bo tak było przepowiedziane, że Mesjasz, ten, który przyjdzie, będzie dokonywał wielkich dzieł i że będzie to znak tego, że Bóg jest z nim. Ale czy jakikolwiek z tych cudów miał miejsce ku temu, by dobrze było Jezusowi? Widzimy nawet po 40-dniowym poście Jezus na pustyni nawet nie zamienił, czy szatan kusił go, by zamienił, prawda, kamienie w chleby, tak? Był skrajnie wycieńczony niejedzeniem przez tyle dni. Jego organizm, bo w duchu oczywiście był silny, ale jego organizm był w ciele, tak? I przyszedł szatan i kusił go, by zmienił te kamienie w chleby. Jezus tego nie uczynił. To też wyraźnie wskazuje na to, że ta jego moc, wszystko, co robił Chrystus na ziemi, nie miało podłoża absolutnie jakiegokolwiek egoistycznego. Nic nie było dla Niego. Wszystko było dla chwały Bożej, wszystko było dla Boga. Tak czynił Jezus Chrystus, Bóg
w ciele. Zrozummy to, że nawet Chrystus jest podporządkowany Bogu Ojcu. Mamy sytuację, opisy modlitw Jezusa Chrystusa, chociażby przed śmiercią, gdy prosił o odsunięcie kielicha. Jego modlitwa była tak intensywna, że jego krople potu były wielkości kropli krwi. Jeżeli kiedykolwiek to badałeś, zastanawiałeś się nad tym, to możesz sprawdzić. Jest to termin medyczny skrajnej męki mentalnej, tak? Skrajnego stresu. W takiej sytuacji jest to skrajne wystąpienie takiego rzeczywiście objawu naszego organizmu. Ale takie coś zdarzyło się Chrystusowi, co wskazuje na jego mękę mentalną, na to, jak trudno, jak ciężko było Chrystusowi. Mamy zawsze w sytuacji opis, że pocieszali go aniołowie i tak dalej. Owszem, bo był przecież Synem Bożym, ale wszystko, co się działo, było całkowicie nastawione na służenie Bogu, na wypełnienie woli Ojca, a tym było głównie to, by umrzeć za cały świat. I chociaż Jezus był w ciele, była to trudna rzecz. Jezus znał wszystkie proroctwa, które się muszą wypełnić na Nim, gdyż sam natchnął swoim duchem pisarzy, by to było napisane. Wszystkiego tego był świadom Jezus Chrystus. I żadna z tych rzeczy nie ograniczyła Jezusa w Jego działalności. Nigdy nie stanął, nie powiedział przecież na przykład po słowach, które sam wypowiedział, że lisy mają nory, ptaki mają gniazda, a Syn Boży, czy Syn Człowieczy nawet nie ma gdzie położyć głowy, tak, do snu. To są słowa Jezusa. W żaden sposób, tak jak mówię, nawet Syn Boży nie była na Niego cielesny komfort, jakkolwiek zlewany, nie żył w luksusach. Naprawdę Jezus przemierzał swoimi apostołami ogromne odległości, tak, w kilometrach, chodząc w sandałach, gołymi stopami. Nieraz musiał usiąść, by sobie odpocząć. Sytuacja, kiedy to rozmawiał z Samarytanką przy studni. To nie było życie w luksusie. To Jezus miał jedną szatę, miał, przecież nie nosili jakichś walizek z sobą, tak? Miał jedną drogocenną, drogą szatę, którą rzucali losy, ale miał jedną, tak? Nawet mówił do swoich uczniów, by gdy idą, będą o Nim głosić, by nie brali na zapas jakiejś szaty, sandałów, ale szli tak jak stoją po prostu, a ktoś ich przyjmie, tak, do domu, posili ich i tak dalej. A więc tak to wyglądało, a więc nawet przykład Jezusa Chrystusa nie wskazuje na to, że życie musi być idealne. Wciąż możesz mówić i myśleć, przecież Chrystus za to wszystko umarł. Dlatego tak jak mówię, chodź dalej w Jezusie Chrystusie i przekonaj się, czym jest życie, tak? Po prostu tak ta sytuacja wygląda. Mamy wspaniałe przykłady starotestamentowe. Oczywiście powiesz, to nie ma nic wspólnego z nami. Oczywiście nie ma nic wspólnego z nami, ale jest to pewna analogia, pewne znowu zwrócenie uwagi na prawdziwych sług Bożych, że oni się nie zastanawiali nad tym, jak im źle się dzieje w życiu. Ile dzisiaj jest takich chrześcijan, którzy tylko wypatrują pomocy finansowej od braci? Ja nie mówię, że to jest złe, naprawdę nie zrozumcie mnie teraz źle, ale niektórzy są tylko nastawieni na branie, nic nie robią dla Chrystusa, nic nie robią dla Boga. Oczywiście nikogo nie oskarżam, bo trudno jest mówić o takich tematach, by kogoś tam znowu nie zniesmaczyć, ale taka sytuacja istnieje. Taka sytuacja istnieje. Wiele osób jest nastawionych na branie. Stosunkowo mało osób jest nastawionych na to, by dawać, by głosić, na to, by rzeczywiście żyć dla Chrystusa całą pełnią życia. Nawet gdy są prześladowani, nawet gdy nic nie mają, nawet gdy wszystko spada na głowę. To właśnie ta sytuacja, kiedy wszystko spada na głowę, pokazuje, gdzie jesteś, jakim typem gleby jesteś. To już bardzo często powtarzam w moich live'ach. Pamiętajcie też, że tak jak wspomniałem, czy wspominałem często już, jeżeli ja coś mówię dla was, na przykład teraz, to wszystko jest z mojego poznania, wszystko jest z mojego doświadczenia. To wszystko również dotyczy mnie i to również wszystko uczy mnie. Ja nie przychodzę, by nauczać Kościół. Ja mówię ogólnie o przemyśleniach, o doświadczeniu mojej drogi z Panem, o głębokim zrozumieniu Pisma całego, niewyrywkowo.
wyrywając jakieś słowa, nie mając o nich pojęcia, ale powtarzając jakieś puste memy, oczywiście w cudzysłowie puste, ale puste, jeżeli chodzi o brak zrozumienia, odniesienia do innych myśli biblijnych, by mieć jeden pełny całokształt. Przykłady starotestamentowe. Jeżeli czytałeś księgę Ozeasza, możesz przeczytać o proroku Ozeaszu, któremu Bóg kazał wziąć za żonę rozpustnicę, kobietę lekkich obyczajów. Miał z nią żyć, jak czytamy, miał syna, jego imię, jego znaczenie, potem córkę, jej imię, jej znaczenie, kolejnego syna. I tutaj Ozeasz stał się obrazem i to, że wziął cudzołożnicę za żonę, był obrazem tego, jak Bóg, jaka jest sytuacja pomiędzy Bogiem a odstępczym Izraelem, że co rusz w sensie duchowym Izrael zdradzał, cudzołożył z innymi bogami. A więc Ozeasz stał się tutaj obrazem Boga i Izraela. Przepraszam, strasznie wieje, na pewno jakoś to zakłóca dźwięk. Ja tam nie czytam żadnego postawienia się Ozeasza, gniewu. Nie, tego nie zrobię, Panie. Jak tak można? Przecież prawo mojżeszowe mówi tak, a tak. Nie ma takich sytuacji. On był całkowicie oddany Bogu na służbę. On mógł tego nie rozumieć. Z początku, albo w jakimś tam okresie, tak dalej. Całkowite poświęcenie Bogu. Obojętnie co powiesz, Boże, cokolwiek ode mnie zażądasz, jakie zmiany, jakie zło albo dobro, ja wszystko przyjmę, tak? Bo moje życie, i tak jak mówimy, jest poświęcone Jezusowi Chrystusowi na służbę. Tak? Nawet gdy łączysz się z żoną czy z mężem, masz tam taką przysięgę, gdzie między innymi są słowa na dobre i na złe, prawda? W zdrowiu i w chorobie. Nie wiem, czy dalej jest taka rutyna, ale mniej więcej podejrzewam, że dalej tak to wygląda. Związek jest właśnie na dobre i na złe, a więc logicznie rzecz biorąc, tam nie występują tylko dobre rzeczy, ale i złe, bo życie jest życiem. I tak samo nasza droga z Panem, nie tylko będziemy doświadczać dobrych rzeczy, ale i złych. I cała rzecz jest w tym, czy my się skupiamy na tym złu. Zastanawiamy się i krzyczymy do Boga, mówimy, gdzie jesteś? Czy nie widzisz? Inni bracia mają dobrze, ja doświadczam takich rzeczy, z którymi nie jestem w stanie już naprawdę iść. Czy ty tego nie widzisz? Jeżeli się na tym skupisz, możesz nawet odpaść od Boga. A uwierz mi, że jeżeli nie dotyczą ciebie te rzeczy, to w jakikolwiek kontekście, w jakimkolwiek kontekście przyjdą trudne rzeczy na ciebie. Tak jak mówię, jeżeli nie bezpośrednio na ciebie, twoje ciało, to rodzina, różne rzeczy, naprawdę. Za czasów bodajże Nerona byli zabijani chrześcijanie na arenach. Całe rodziny, nie tylko mężczyźni, ale kobiety i dzieci rozszarpywane przez lwy, przez dzikie zwierzęta ku radości gawiedzi, która to oglądała z aren, tak? Wieczorami jako pochodnie, żywe pochodnie byli krzyżowani albo w jakikolwiek sposób mordowani bądź na drzewie, bądź na krzyżu, obojętnie czym, i paleni w nocy chrześcijanie jako żywe pochodnie. Co wieczór, co noc chrześcijanie służyli jako żywe pochodnie. No i wyobraź sobie tą sytuację, tak skrajną sytuację. Jezus Chrystus zwyciężył. Są apostołowie, pierwszy zbór, czysty, prawdziwy. Nagle dzieją się takie rzeczy. Gdzie tutaj jest cukierkowość Ewangelii? Gdzie tutaj jest, jeżeli się zastanawiasz i masz coś przeciwko temu, co mówię, to odnoszę cię do tych czasów. Odnoszę cię do tych czasów. Nie jest to z mojej strony zniechęcenie nikogo, nie jest to z mojej strony w jakikolwiek zabranie czegoś, przeciwstawienie się czemukolwiek, ale tak ta sytuacja rzeczywiście wygląda. Oddawali swoje życia w okrutny sposób. Prześladowanie Kościoła, pierwszego Kościoła, jest bezprecedensowe, jeśli chodzi o dzisiejsze czasy. My żyjemy w kraju, czy w krajach, jeżeli jesteś w Europie, bardzo dogodnych, jeżeli chodzi o te rzeczy.
Widzimy jednak większe prześladowania w Afryce czy w innych miejscach, gdzie chrześcijanie są zabijani, mordowani. Takie coś było na porządku dziennym w przyszłości, jeśli chodzi o pierwsze zbory, i tak to wygląda. Hello! Na chwilę wam przerwę. I'm just talking to my viewers about Jesus Christ. Okay. So I would like to introduce yourself as a pastor. Yes, so you're online. This is now. Live, yes, online. And we're all around the world. Yeah, more or less. You can introduce yourself. I'm Pastor Erwin Ray from the Whitewell Metropolitan Tabernacle here in Belfast. And it's a joy to be online because we have an online ministry at Whitewell where we're reaching the lost. It's not about money. Zaraz przetłumaczę. It's about reaching the lost for Christ. That's it. Thank you very much. I will introduce and translate it to Polish. Yes. Into Polish, because this is Polish viewers. Good. Thank you very much, brother. Well, listen, once again, bless you. It's God not a coincidence. You. Yes, it's a second time. Poland. Yeah. Pentecostal open air, yes. Meeting you twice. So one Jesus, one Holy Spirit, and one God brotherhood. You. Thank you very you, much, Martin. Brother. See you later. A więc brat, już drugi raz go tutaj spotkałem. Jest pastorem tutaj w kościele. Metropolitan Tabernacle się to nazywa w Belfaście. Uczęszczam tam nieregularnie, bo odwiedzam różne kościoły. Nie przynależę do jakiegoś jednego zboru, ale odwiedzam braci. I w tym kościele jestem dosyć często. Ten brat jest tam pastorem. Ostatnio go tutaj, w tym samym miejscu spotkałem. I rozmawialiśmy między innymi o mojej drodze, moich doświadczeniach, jak to się stało, że jestem świadka Jehowy, jestem tym, który jest teraz świadkiem Jezusa Chrystusa, który... No i wszystko, jak to się stało, czego doświadczałem w życiu. No i teraz spotkałem go drugi raz, a więc kazał was wszystkich pozdrowić. Powiedział też, że pomagają również, mają swój kanał, gdzie pomagają ludziom w potrzebach. Bardzo fajny brat, bardzo fajny pastor. No to cieszy, tak? No to cieszy, jeżeli idziemy i spotykamy tych, którzy rzeczywiście żyją Chrystusem. Piękna rzecz. Za mną jakaś wycieczka dzieci, trochę przyspieszę, żeby nie zakłócali. A więc przykład Nerona. Mówiłem o tym, jak chrześcijanie byli prześladowani, zabijani. Oby to nigdy nie spotkało nas. Ale pytanie brzmi, czy może się tak zdarzyć? A więc jak blisko jesteś Chrystusa, jak prawdziwie, tak naprawdę oddałeś się Jezusowi Chrystusowi pod każdym względem, swoje życie nawet, prawda? To bardzo ważne rzeczy. Powracając do przykładów starotestamentowych, mamy przykład Abrahama, któremu Bóg nakazał wziąć swego syna i złożyć go w ofierze. Izak, syn Abrahama, był jego jedynym potomkiem, którego spłodził w wieku 100 lat. Sara miała 90 lat. Jak wiemy, gdy Bóg powiedział, że Sara urodzi syna... Hello. Gdy powiedział, że urodzi syna, to Sara się roześmiała. Za to została skarcona przez Boga. Ale tak czy inaczej, w starszym wieku spłodził Abraham z swoją żoną Sarą, 90-letnią kobietą, syna Izaka. I to zostało obiecane Abrahamowi, że przez jego potomstwo będą sobie błogosławić wszyscy mieszkańcy ziemi. Z jego lędźwi, że jego potomstwo będzie tak liczne jak gwiazdy na niebie, jak piasek morski, tak? I Abraham temu uwierzył, pomimo tego, że był stuletnim dziadkiem, bo tak trzeba powiedzieć. Jego kobieta, jest powiedziane, że już przekwitła, ona już nie była w stanie rodzić. U niej już to zanikło. A jednak dla Boga nie ma rzeczy niemożliwych. No ale teraz wyobraźcie sobie, że dostał tego potomka, ma jednego. Obietnica jego dotyczy tego, że będzie tak liczny, jak gwiazdy na niebie, piasek morski, że będą sobie błogosławić wszystkie narody ziemi, tak, przez jego potomstwo. I nagle tego jednego syna ma złożyć ofierze. Bardzo ciekawa rzecz, ale Abraham w ogóle nie zadaje pytań. Nie znajdujesz tam rozmowy z Bogiem i teksty typu: Boże, ale dlaczego? Przecież obiecałeś mi. Abraham wziął i w momencie, gdy już nóż był u góry,
A więc Abraham był gotów złożyć na ofiarę Izaka. Dopiero Bóg go powstrzymał, anioł powiedział, nie rób tego. Bo teraz Bóg wie, że mu służysz i tak dalej, parafrazując. Tam jest baran, który uwiązł rogami tego złóż i tak dalej, i tak dalej. Zaufanie Bogu, to jest rzecz niesamowita. To jest rzecz niesamowita. Ja sobie nie wyobrażam, by Abraham rozumiał sytuację, że Bóg każe złożyć na ofiarę jego syna, bo było to coś wstrętnego. Bóg się wypowiadał przeciwko Molochowi, Baalowi, bóstwom, którym składano ofiary inne narody, a nawet część odstępczego Izraela. Bóg powiedział, że nawet coś takiego mu by nie przyszło do głowy, by takie coś robić, czynić. Ale Abraham nie zadawał pytań, całkowicie wierzył Bogu. Wierzył temu, który raz obiecał, że z jego lędźwi, martwych lędźwi, wyjdzie syn. Jego potomstwo będzie tak wielkie, jak piasek morski. Uwierzył, że to, co się teraz dzieje, ma jakiś sens. Chociaż nie miało sensu z punktu ludzkiego. I w ten sposób Abraham stał się największym obrazem. Bo stał się obrazem samego Boga, który złożył swojego syna na ofiarę. Ozeasz był obrazem Boga, jego związku z odstępczym, cudzołożnym Izraelem, a Abraham i Izak stali się obrazem Boga, który składa swego syna na ofiarę. Coś przecudownego, przedziwnego, ale tak działa Bóg, a głównie i wyłącznie przez swoich oddanych sług. A więc rzeczywiście twoje życie może być bardzo dobre. Nie mówię, że nie i niech tak będzie, tego ci życzę i błogosławię w imię Jezusa Chrystusa, ale twoje życie może być różne. Gdzie będziesz, jak pomyślisz, co z tego wyniknie, rzeczywiście dopiero pokaże ci twoją wiarę. Rzeczywiście pokaże ci, czy Ewangelia, w którą uwierzyłeś, była takim cukierkiem z zewnątrz i wewnątrz, dobrze zapakowanym, wewnątrz smacznym, czy rzeczywiście będzie dla ciebie rozczarowaniem, że dojdziesz do wniosku, że coś jest nie tak, albo ze mną nie tak, albo moje upadki były zbyt wielkie, albo uwierzyłem w coś nieprawdziwego. Nagle cuda przestaną w twoim życiu powstawać, dziać się, zgorszy się, jakiekolwiek rzeczy. Przyjdzie choroba, przyjdą problemy finansowe, przyjdzie no, cokolwiek złego, jeśli chodzi o stronę, o rodzinę. I dopiero wtedy, jak ty zareagujesz, pokaże tobie samemu, gdzie ty jesteś w stosunku do Boga. Cukierkowość nie prowadzi naprawdę do głębokiej wiary, głębokiego zrozumienia, ale właśnie doświadczenie naszego życia. Doświadczenie naszego życia. Moc Boża nigdy nie działa dla efektów naszych własnych, tak jak już wytłumaczyłem, ale zawsze działa, jeżeli działała, to działa ku noszeniu Ewangelii, ku działaniu w zborze, no i po prostu nawrócenia ludzi, a niekoniecznie dla ciebie samego. A więc w twoim życiu mogą się naprawdę dziać różne rzeczy. I to, co ty z tego wyniesiesz, to jak czy ty będziesz stał, czy upadniesz rzeczywiście, tobie samemu pokaże, gdzie ty jesteś w stosunku do Boga. Gdzieś tam miałem jakiś schemat myślowy, ale gdzieś mi tam wypadł. A więc może powiem tak, podsumuję całość. Bóg Ojciec, Bóg Jahwe, Pan nasz Jezus Chrystus jest Bogiem dobrym, jest Bogiem miłości, ale pamiętajmy też, że jest naszym Bogiem. Jeżeli jest naszym Bogiem, wymaga naszego wyłącznego oddania. Tak jak każdy pod prawem mojżeszowym był wyłącznie oddany Bogu, praw z prawdziwych oczywiście mężów Bożych, proroków i tak dalej. Samo Jezus Chrystus był oddany swojemu Bogu Ojcu, chociaż sam był Bogiem w ciele, był całkowicie oddany Bogu, pod prawem, żyjąc pod prawem, bo tak to miało wyglądać, ale dotyczy to również wszystkich nas, którzy jesteśmy poza prawem. Ta rzecz się nie zmienia, nasze życie musi być dla Boga, obojętnie co się w nim dzieje. A więc Bóg jeszcze raz, i też wielokrotnie to wymieniałem w moich live'ach, Bóg nie jest dżinem z butelki. Możesz przechodzić przez różne ciężkie sytuacje,
Nie zawsze rozumiem, dlaczego się to dzieje. I tutaj powiązanie z przykładami Abrahama, Ozeasza, innych sług Bożych, którzy rzeczywiście doświadczali bardzo niewyjaśnionych nakazów Bożych, ale byli im wierni i posłuszni. A więc zobaczmy, co z tego powstanie, prawda? Sami możemy się uczyć tego, kim jesteśmy w Panu Jezusie Chrystusie, kim jesteśmy w Bogu, jakim typem gleby jesteśmy. Czy jest to gleba, która owocuje, która wydaje plon, ten 30-krotny, 50-krotny, albo 100-krotny, albo jest to gleba, która ziarno, które padło, ale jest zaledwie na powierzchni i szatan przychodzi, wydziobuje jako te ptaki. Czy też spadło na wypaloną słońcem glebę, gdzie słońce wypaliło. Wszystko jest tam wytłumaczone, jeżeli chodzi o znaczenie tych porównań. Jest tam bardzo wyraźnie powiedziane o problemach, o prześladowaniach, o troskach tego życia. Troski życia same w sobie nie wydziobują naszego ziarna, ale nasze skupianie się na tych troskach oczywiście. Bo tak jak Paweł opisał, że doświadczenia nasze nie są czymś wyjątkowym, gdyż są udziałem wszystkich braci na całym obliczu ziemi, prawda? Więc z tego możemy również czerpać pociechę, gdy dzieje nam się źle, że również inni bracia tego wszystkiego doświadczają. Nikt nie żyje dzisiaj tak, by w Jezusie Chrystusie, by jego życie było idealne w całej rozciągłości. Jeżeli jesteś długo już w Panu i rzeczywiście twoje życie jest błogosławione pod każdym względem, alleluja, chwała Panu, pięknie, bardzo się z tego cieszę i raduję. Ale tak jak powiedziałem, wszystkim rządzi czas i przypadek. Nasze życie może się zmienić z dnia na dzień. A więc to, co mówię, nie jest po to, kończąc temat, by kogoś zniechęcić, ale przygotować, by wyczulić na to, dlaczego idziesz za Chrystusem, dlaczego uwierzyłeś, czym jest dla ciebie wiara, czy jest czymś pomimo wszystko. Choćby się wszystkim innym dobrze działo, a mi źle, czy będziesz dalej błogosławił Boga. Tak jak Hiob, któremu nawet żona powiedziała, złorzecz Bogu i umrzyj, a on powiedział, że nierozumna kobieto, czy tylko dobre rzeczy mamy przyjmować z rąk Bożych, a nie i również złe. Niech imię Pana, imię Boga, imię Jahwe, niech będzie błogosławione. Tym wszystkim Hiob nie zgrzeszył, jak czytamy w Biblii swoimi ustami, prawda? Piękny sposób i piękna analogia, piękna nauka. Czytamy w Biblii, że to wszystko, co zostało spisane w Słowie Bożym, w Biblii, zostało spisane dla naszego pouczenia, wszystko, abyśmy z Pism czerpali pociechę. Jest ono skuteczne dla strofowania, pouczania, karcenia. Wszystko to mamy opisane, wszystko jest to żywe. Abyśmy się odnosili w tych naszych jakichś cierpieniach, trudnych chwilach, które nas w żaden sposób nie ominą, właśnie z przykładów tych mężów Bożych, byśmy rozumieli to, że nasze życie wtedy ma sens. Nie gdy skupiamy się na naszym problemie, bo on przejdzie. Każda burza w końcu się kończy. Tak czy inaczej dochodzi do swojego końca. Ale obyśmy po tej burzy, czy burzach zawsze stali coraz mocniejsi i w naszej słabości, by objawiała się moc Boża, by nic nie było z nas. Bo wiele możemy mądrze mówić, jakkolwiek. Ale to wszystko nie ma być z nas, ale właśnie z naszego doświadczenia. Dlatego ja mówię swojego doświadczenia, swoich przeżyć. Bardzo wyraźnie to wszystko obserwuję. Bardzo wyraźnie mnie to uczy samego, tak jak powiedziałem na początku. Jeżeli cokolwiek mówię, przekazuję, przede wszystkim jest to nauka dla mnie. Ja się z tym utożsamiam i wiem, o czym mówię. I mam niezbite pragnienie i jak gdyby przeświadczenie, że nawet to, co mówię teraz, przyda się i jest i będzie przydatne dla osób, które rzeczywiście cierpią w jakikolwiek sposób, ale są chrześcijanami i oddają cześć Jezusowi Chrystusowi, nie zważając na nic w swoim życiu, a więc nawet na odrzucenie rodziny. Przez Jezusa Chrystusa możemy być lżeni przez innych, przez naszych przyjaciół, nawet z lat dziecięcych. Czy wstydzisz się, gdy ich spotkasz, gdy cię zapytają, co się z tobą stało, kim ty się stałeś, co ty mówisz teraz o Bogu, o Jezusie, gdzie jest ten stary Marcin, czy jakkolwiek, człowieku, co ty robisz, co się z tobą stało, prawda? Nawet głupi, prosty przykład, ale Chrystus powiedział, że
kto zaprze się mnie przed ludźmi, tego zaprę się i ja przed moim Ojcem. A więc czy nasze całe życie rzeczywiście jest oddane Bogu? Czy tam jest Bóg, żywy Bóg, żywa relacja? Bo jeżeli ty nie doświadczasz nawet w tych problemach Boga, a nie wątpię i nie przeczę, że czasem może ci się wydawać, że Bóg już nie stoi po twojej stronie, może tak być, oczywiście może tak być, ale przyczekaj, rób swoje, pozostań przy Bogu, przy modlitwach, przy studium Słowa, głoś innym, pomagaj innym, a zobaczysz, jaki będzie tego rezultat. To wszystko stanie się prawdą i jest prawdą, co obiecał nam Jezus Chrystus, by się nie zamartwiać o kolejny dzień. A więc nie martwić się o to, co będziemy jeść, co będziemy pić, w co się będziemy ubierać, gdyż Bóg bardzo dobrze wie, że tego wszystkiego potrzebujemy. Przykład podał ptaków, że nie sieją, potem nie żną plonów, nie zbierają, a mają pokarm. Że nawet liczba naszych włosów, co dla mnie, mojej głowy jest proste, ale gdy ktoś ma bujne włosy, to nawet wszystkie włosy są u Boga policzone. I że jesteśmy dużo więcej warci niż mnóstwo takich wróbli, ptaków, zwierząt. Co nie znaczy z drugiej strony, że ciężkie sytuacje nie będą na nas spadać. A więc to tyle. Mam nadzieję, że cały sens uchwyciłem. Mam nadzieję, że nikogo nie zniechęciłem, ale zbudowałem przez prawdę, która musi być mówiona. Cukierkowość, jakiekolwiek podnoszenie ręki, jesteś zbawiony bez jakiejkolwiek znajomości, owoców życia tego człowieka, jego nieprzemienione życie, dalej trwanie w grzechu, nie zapewnia nikomu zbawienia, ale rzeczywiście uwierzenie, pokutowanie, oddanie swojego życia Chrystusowi. Pomimo właśnie wszelkich naszych przeszkód w życiu, zapewnia nam zbawienie. I nie jest to żadna inna Ewangelia przeciwko tej Ewangelii, o której czytamy, że nie jesteśmy zbawieni z uczynków, ale z łaski, oczywiście, jak najbardziej, ale to nie znaczy absolutnie, że nasze życie może być jakiekolwiek, czyli życie w grzechu, życie nieprzemienione. Zawsze musimy traktować całość wypowiedzi dotyczących Kościoła, dotyczących tych, którzy dostępują zbawienia z pogan. Jest to bardzo wyraźnie powiedziane i nauczane przez apostoła Pawła w jego wszelkich listach. Nie jest to moja nauka, nie jest to jakaś przeciwna nauka, ale zbawienie jest z łaski i za darmo, jeżeli nasze życie poświęcimy Jezusowi Chrystusowi. Nie przez to, że jesteś katolikiem, jesteś Świadkiem Jehowy, jesteś adwentystą, jesteś zielonoświątkowcem. Nie przez to, nie przez przynależność do Kościoła, przez noszenie na sobie imienia swojej denominacji chrześcijańskiej. To cię nie zbawia, to nie zapewni ci to, że pójdziesz do nieba, że pójdziesz do komunii, przestrzegasz 7 sakramentów, że pójdziesz raz w tygodniu do Kościoła. W żaden sposób cię to nie zbawia. Dla Boga prawo nie istnieje. Prawo mojżeszowe prowadziło do Chrystusa i zostało z Nim ukrzyżowane. My dzisiaj wszystko, co mamy robić, to jest poświęcenie swojego życia Jezusowi Chrystusowi, jako naszemu Panu. Dopiero w tym jest zbawienie. Dopiero w tym jest zbawienie. Droga Pańska, życie dla Jezusa Chrystusa. A więc moi kochani, bardzo dziękuję. Cieszę się, że spotkałem tego pastora. Mogliście go poznać. Bądźcie błogosławieni, miejcie błogosławiony dzień. No i pozostańcie jak zawsze w łasce Pana naszego Jezusa Chrystusa.